Nazywam się Kamila Kruk i jestem autorką książki Kim jesteś? 125 zadań i wyzwań, żeby lepiej poznać siebie. Pomyślałam, że opowiem Wam o tej książce, co w niej jest i dlaczego ona w ogóle powstała. Po pierwsze, prowadziłam przez ponad 10 lat szkolenia, również treningi indywidualne i coachingi i w tym czasie zebrało mi się bardzo dużo ćwiczeń i zadań, które wykorzystywałam zarówno z osobami, które ze mną pracowały, jak również wykorzystywałam je dla swojego rozwoju i dla siebie, aby lepiej poznawać siebie. Niejednokrotnie zdarzyło mi się, że osoby pytały mnie, jakie ćwiczenie polecam, czy to w konkretnym kontekście, na przykład na poznanie swoich talentów, czy po prostu tak, żeby trochę lepiej poznać siebie w różnych dziedzinach. Stąd powstała właśnie ta książka, czyli jest w niej zebrane 125 moich najlepszych zadań i ćwiczeń. Moich, w sensie takich, które poznałam na mojej ścieżce trenerskiej, coachingowej, jak i własnego rozwoju osobistego. Są to ćwiczenia bardzo różne i również z różnych źródeł. Nie zawsze potrafiłam podać to źródło, bo nie wiem, czy wiecie, ale część ćwiczeń pojawia się w tak wielu miejscach, jak na przykład koło życia, że ciężko znaleźć takie źródło, z którego to ćwiczenie pochodzi. Tam, gdzie dałam radę zdefiniować, skąd są te ćwiczenia, macie na końcu, tutaj kartkuję, taką oto źródłologię, w której podałam, dzięki komu poznałam to ćwiczenie, czy na jakim szkoleniu, czy ktoś znajomy na przykład mi je podrzucił, czy też jest to forma zmodyfikowanego ćwiczenia od kogoś. Tam, gdzie nie ma komentarzy, zwykle są to moje autorskie ćwiczenia, które Wam podrzucam. Ale co jest charakterystyczne dla tej książki? To, że jest ona w formie takiego workbooka. Mnie bardzo irytowało to, że jeśli miałam ćwiczenia w książkach, to okazywało się, że muszę mieć jakieś kartki, karteczki, dodatkowe notesy, w których te zadania trzeba zrobić. Często autorzy mówili: koniecznie zanotuj albo zapisz swoje wnioski. Dlatego chciałam stworzyć takie narzędzie, które nie tylko będzie Wam dawało ćwiczenia, ale będzie również dawało miejsce na ich wypełnienie. Dlatego bardzo często po ćwiczeniu jest również miejsce na refleksję. Nie wiem, czy to widać, ale mam nadzieję, że później w razie czego zrobimy Wam taką przebitkę. Czyli są takie strony, gdzie macie dodatkowe pytania na wyciągnięcie wniosków z konkretnego zadania czy wyzwania. Czasami są to same pytania, czasami jest to również forma jakaś bardziej rozbudowana. O, tu mamy na przykład takie miejsce na uzupełnienie. Czyli tak naprawdę ta książka jest po to, żeby móc ją wziąć i przepracować z nią. No właśnie, można przepracować z nią 125 dni, czyli wybrać sobie jedno ćwiczenie dziennie. Można robić je po kolei, można je robić w dowolnej kolejności, albo zdecydować się na takie, których akurat Wy w tym momencie najbardziej potrzebujecie, czyli znaleźć, które będą do Was pasować tematami, bo niektóre z nich dotyczą bardziej, na przykład obszaru czasu wolnego, inne dotyczą pieniędzy, inne dotyczą talentów, inne dotyczą Waszej kreatywności. Niektóre pozwalają na przykład bardziej zagłębić się w przeszłość, jak jedno z moich ulubionych ćwiczeń, czyli ćwiczenie pierwsze, czyli życie jak książka, które polega na tym, żeby opisać swoje życie w formie spisu treści, gdybyście mieli napisać książkę. I tu bardziej cofamy się w przeszłość. Niektóre bardziej dotyczą przyszłości, czyli są na przykład opisaniem Waszych marzeń, czy Waszych celów, czy takie ćwiczenie bucket list, czyli stworzenia listy 100 rzeczy, które chcielibyście jeszcze w życiu zrobić, tak? To jest tak zwane zanim umrę, chciałbym. I to możecie wszystko uzupełniać sobie tutaj. Wiadomo, jeśli komuś brakuje miejsca, można sobie też kartkę gdzieś tutaj dokleić, dołożyć. A, zapomniałabym o jeszcze jednej ważnej rzeczy. W książce są też gościnne ćwiczenia. Zaprosiłam kilka osób, głównie takich, którzy sami zajmują się rozwojem, ale też sami się rozwijają, żeby podrzucili swoje ulubione ćwiczenia. Ulubione mam na myśli takie, które dały im największy, może nie dały, a bardziej wpłynęły najbardziej na ich życie i dały najwięcej wniosków, najwięcej refleksji takich rozwojowych.
Co jeszcze warto opowiedzieć o tej książce, że tak naprawdę część ćwiczeń można zrobić od razu, a część z nich jest też zaplanowana na przykład do zrobienia na troszkę dłużej, czyli warto nad nimi, czy na nich się skupić na przykład przez tydzień, czy przez kilka dni, czy też wrócić do nich po jakimś czasie. I to był też zamysł tego, że ja często chciałabym wrócić do moich takich zadań, które robiłam rok temu, 2 lata temu, czasem 10 lat temu. Zresztą mam takie notesy i czasem wracam właśnie do takich moich ćwiczeń zrobionych. Najbardziej bawią mnie zawsze te ćwiczenia, które dotyczą planów na przyszłość i na przykład minęło już te 5 czy 10 lat i teraz mogę powiedzieć z perspektywy tego, co się zadziało. I po to też jest ten workbook i ta książka, żebyście w każdej chwili mogli wrócić do tych ćwiczeń i zobaczyć, co wypełnialiście jakiś czas temu, ale też jeśli będziecie chcieli, zrobić je ponownie i porównać sobie te wyniki z obecnymi. Także to wszystko znajdziecie w książce Kim jesteś, a książkę Kim jesteś znajdziecie oczywiście na osmpower.pl. Na pewno link pojawi się gdzieś tam poniżej albo powyżej do tego, konkretnie do książki Kim jesteś. Mnie te różne ćwiczenia, które zresztą czasem nadal wykonuję, wracam do nich czy traktuję jako swoje wyzwania, pozwoliły na lepsze kształtowanie i budowanie swojego życia, na lepsze dobranie tego, co robię zawodowo, na poprawienie moich relacji, lepszą komunikację z ludźmi, na większe zarobki. Także można powiedzieć, że na prawie każdym obszarze życia widzę zmiany, które były spowodowane właśnie tym, że na jakimś etapie trafiłam na któreś z tych ćwiczeń. A dla kogo jest ta książka? Po pierwsze, można by powiedzieć, że dla wszystkich osób, które chcą poznać siebie. I co ciekawe, mam informacje od czytelników, że zarówno czytelniczką była kilkunastolatka, czy są takie nastolatki, jak też na przykład kolega sprezentował tą książkę babci, a babcia poprosiła, bo chciała sprezentować tą książkę koleżankom. W związku z tym przekrój wiekowy jest ogromny, ale tak naprawdę jest to książka dla wszystkich tych osób, które właśnie chcą mieć w jednym miejscu zebrane wszystkie ćwiczenia, chcą regularnie popracować nad lepszym poznaniem siebie, nad rozwijaniem siebie, nad lepszym wykorzystaniem swoich mocnych stron, nad pobudzeniem swojej kreatywności. Jest też to fajna książka dla osób, które zmieniają coś w swoim życiu, czyli na przykład zaczynają nowy etap swojego życia, chcą, nie wiem, zmienić na przykład etat na swoją działalność, albo też dla studentów, którzy za chwilę kończą studia i chcą odnaleźć się lepiej w swoich rolach życiowych, czy może poszukać swojego przyszłego zawodu i bardziej oprzeć to na swoich mocnych stronach. Wiem też, że jest to książka, po którą sięgają trenerzy i coachowie, dlatego że zebrałam w niej właśnie bardzo konkretne ćwiczenia i jest to świetna pomoc, zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają swoją ścieżkę pomocy innym, że mają gotowy materiał do pracy. Zresztą po to go stworzyłam, żeby mieć dla siebie materiał, który będę mogła bezpośrednio rekomendować i dawać moim klientom, zamiast podrzucać im pojedyncze ćwiczenia. Zatem możecie z niej korzystać na bardzo, bardzo różne sposoby. I takie małe postscriptum i ciekawostka. Wszystkie ilustracje, włącznie z tym małym nutkiem na okładce i tymi, które tutaj widzicie w środku książki, robiłam sama. Było to moje takie małe marzenie, żeby do jakiejś swojej książki również dołączyć moje rysowane ilustracje. Także oprócz tego, że możecie ją wypełnić, możecie również pobawić się trochę w relaksacyjne, na przykład kolorowanie i niektóre z nich sobie pokolorować. Aha! Zapomniałam jeszcze o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, jeśli macie jakieś pytania dotyczące książki, czy dotyczące właśnie tego, co jest w niej, czy co dzięki niej można zyskać, zostawcie pytania w komentarzach poniżej, albo ewentualnie odezwijcie się do mnie
social mediach. A jeśli chcielibyście więcej moich materiałów, to możecie zasubskrybować mój kanał na YouTubie albo obserwować mnie na Instagramie czy Facebooku.